Nagranie, które właśnie odsłuchujesz, nosi tytuł Biznes relacji w systemie MLM, czyli sekretne słowa klucze. To nagranie zostało stworzone we współpracy z wydawnictwem The Black Horse oraz studiem lektorskim Deep Voice Studio przez Renatę Zarzycką, trenera biznesu i rozwoju osobistego, life coacha, coacha kariery, zawodowego negocjatora i mediatora oraz menadżera z wieloletnim doświadczeniem w branży MLM od 1992 roku. Z tego audiobooka dowiesz się, jakiego doboru słów warto używać, a których wyrażeń lepiej unikać tak, aby nie być agresywnym, nie przymuszać nikogo do pracy, nie manipulować ludźmi, nie oceniać ich oraz nie obrażać. Dowiesz się, jak można słuchać ludzi w różny sposób tak, aby unikać niejasnych sytuacji. Jak poprzez odpowiedni dobór słów pobudzać potrzeby i inwencję twórczą do szukania rozwiązań u słuchacza poprzez dobierane z gracją słowa. Jak pobudzać motywację i marzenia działając słowami na wyobraźnię oraz jak wywierając pozytywny wpływ na ludzi, wzbudzając u nich chęć działania. Audiobook ten należy do publikacji serii Coaching Biznesu. Seria zawiera publikacje dla osób, które pragną poszerzyć wiedzę z zakresu psychologii sprzedaży i marketingu, budowania relacji z klientami i liderami oraz ma na celu motywację do osiągania sukcesów. Audiobook wzbogacony jest w muzyczne frazy. Kompozycja i wykonanie jest Renaty Zarzyckiej, która jest jednocześnie autorką i lektorką tego audiobooka. Zapraszam do skorzystania z innych audiobooków Akademii Rozwoju Coaching Życia www.coachingżycia.com.pl. Sekrety naszych rozmów, słowa klucze. Rozmowa w naszym życiu odgrywa podstawową rolę. Czasem słyszymy jedno, a tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego. Słowa, myśli przekazywane nam między wierszami są najbardziej szczerym przekazem, jeśli potrafimy je wychwycić. Są przekazem, nie zawsze jednak zgodnym z zamierzeniem naszego rozmówcy. Biblijny cytat "Na początku było słowo" zna pewnie każdy z nas. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, ile magii ów zwrot odsłania. Słowo ma niezwykłą moc, moc niejednokrotnie sprawczą. Jak już wiesz z poprzednich części serii Biznes Relacji w systemie MLM, słowo posiada nieskończenie wiele odniesień. Znaczenie każdego słowa jest ukrytym wielowymiarowym komunikatem. O tym będę tutaj mówić. Symbol ze swojej natury jest również wieloznaczny. Skoro przyjmiemy, że słowo jest symbolem, jako konsekwencję tego rozumowania przyjmiemy wieloznaczność każdego wypowiadanego lub pisanego słowa. Zatem wynika z tego, iż każde słowo naszego rozmówcy może mieć wiele znaczeń i kojarzyć nam się wielorako. Każdy z nas może mieć nieco inne wyobrażenie na jego temat. Dla każdego może symbolizować coś innego w odczuciach, w nastroju lub w wyobraźni. Słowo ma niezwykłą moc. Moc, która najczęściej zamienia się na świat realny. Otóż słowo posiada nieskończenie wiele odniesień. Znaczenie każdego słowa jest ukrytym, wielowymiarowym komunikatem. Przekonuje nas do tego fascynujący mówca XX wieku, właściciel potężnej firmy ubezpieczeniowej, Charlie Jones, który intuicyjnie wyczuwał, że mówienie nie polega tylko na wypowiadaniu słów,
lecz na nawiązywaniu kontaktu emocjonalnego. Powiedział on, iż słowa są tylko narzędziem. To głos przenosi znaczenie. Ton głosu informuje o tym, czy jesteś przyjaźnie nastawiony, czy raczej szukasz zaczepki. Przeciętny człowiek jest bardziej wyczulony na zmianę tonu niż na konkretne słowa. To, co mówisz, ma mniejsze znaczenie niż to, w jaki sposób mówisz.